jakim jest Turbo Hands, czy jak to woli Future Hands, który zajął tutaj 5. miejsce na EUC. No tutaj ten build gorzej sobie poradził tutaj w Orlando, ale po kolei o co tu kaman? Iron Hands, jak dobrze wiemy, jest dość potężną kartą, właśnie dzięki swojemu Amp You Very Much może zdobyć dodatkowe prize, dodatkowego prize, ale nie zawsze może tak łatwo zdobyć tego dodatkowego prize. I tutaj przychodzi z pomocą Iron Crown, czy tam jak dowodzi Paradox Kobalion, który ze swoją abilitką wzmacnia oczywiście wszystkie featurey, no właśnie dodatkowe 20 mogą zadawać, no oczywiście poza nim sam. A do akceleracji pomaga tutaj Future Miraidon Baby, który oczywiście swoim pierwszym atakiem może naładować dowolnego Future Pokemona, dowolną podstawową energię. I jeszcze tutaj dochodzi Future Booster Energy Capsule, który zwiększa dodatkowe obrażenia o 20 i daje darmowy retreat. Mew jako asystent no, do drołowania do 3 oraz ewentualnego użycia Geno Hacking, który pozwala na kopiowanie dowolnego ataku Pokemonów. No, aktywnych. No, mamy jeszcze generator do ładowania Iron Handsa. No, a zwłaszcza, że Miraidon się przyda w momencie właśnie, kiedy generator siądzie. Technoradar do rozłożenia. Erika Evasion, żebyśmy zmienili Pokemona z rączki przeciwnika na tego właśnie aktywnego. Switch Card i Prime Catcher tylko po to, żeby sobie zmieniać Pokemony. Nest Ball 1. Tu mamy Pokegiry do Arwenów, Researchów, Iono, no i ewentualnych bossów. No i Heavy Button, który powoduje przerzucenie na inne Pokemony. Tak to się mniej więcej prezentuje. No tutaj widać, że lista jest tutaj prosta jak budowa cepa, ale czy to się dobrze sprawdzi i czy Iron Hands zdobędzie w niektórych przypadkach dodatkowe prize tam, gdzie wcześniej nie mógł je zdobyć. No dobra, mamy już pierwszego przeciwnika. No to zobaczymy, jak działają nasze turborączki. Znaczy, jest to mniej taki rozlazły deck od Future'a. Future'y akurat nie zajęły aż takich fajnych miejsc, no bo widać, ani się rozkładały tutaj, wiecie, na filmach, jak możecie zauważyć, tych poprzednich z profali. No ale na UAC nie zajęły zbyt dobrego. A, zaczynamy pierwsi. No tutaj na szczęście nie ma to aż takiego dużego wpływu. Chociaż może. Czyli standardowy wystawimy tutaj Minraidona. No dobra, Mulligan, co my tu mamy? O, to jest Garda. A nie, to Goldengo z Gardą. Co? Kto to chyba tu wymyślił? Wezmę dodatkowe prize. Kurde no. Już to gorszy deck, to ten nie zaczął pierwszy. No dobra, po kolejnego. Brudne? Tak, to jest brudne. Tak, podepniemy na pewno Miraidonowi energię, no i odpalimy sobie generatory. Czy to się udało? O, bardzo się udało, powiem tak. Gratki. No i kończymy turę. On wie, że będzie źle, tak? No tak jak w planie. Czy ja potrzebuję switchka, to trzeba sobie zrobić researcha. Myślę, no może zrobię researcha, bo w sumie i tak podpięłam. No tutaj, a tu będzie kolejny Miraidon. No i sobie po prostu użyjemy tego Picking Acceleration, żeby właśnie naładować tego. Możemy tutaj naładować, no i powiedzmy, że do Iron Crowna. No więc jak narcicie, to dobrze. O, Buddy Buddy Buffin. Że teraz będzie i tak
No, znaczy w ogóle mnie to dziwi. What the fuck? No, ile potrzebuję, tak? Coś tam. Wiem, że mi Raidonem nie. Znaczy. No, nie wystarczy mi tu Ampli very much, powiem tak. Znaczy, w ogóle koncept jest dość dziwny. O, jednak wystarczyło. A nie, nie wystarczyło. Technoradar. Supporterów mam i tak w ciul, więc możemy sobie... I sobie szukał kolejnego Iron Handsa i tutaj może Iron Crowley. No dobra, pobawimy się Arvenem. Po generator i może... Batonik. Zobaczymy, czy coś tu wychodzi. O Jezusie! Ale broken! Miałem aż 4 energie. Ampie very much mi się wydaje, że nie wystarczy, więc zrobiłem po prostu ampresa. I dopiero ampie very much. Tak więc to jest takie bydle. Czy a co tu kama z tymi... Możliwe, że to się... Czy to jest tak dziwny build Goldengo? Iono. To się w pale nie mieści. Tego nikt nie potrafi wyjaśnić. Jeżeli mi się odpali generator, to dobrze, no to będzie nice. To jeszcze widzę świeczniki. Znaczy i tak nie, Manafi tutaj nie robi w tym bildzie różnicy, bo nie mam jak atakować bęcze, no chyba, że ten atakiem, tak, no ale... Dobra, Kuba, żyję jeszcze, ale zrobię mu Ampi very much z tym drugim. Zobaczymy, jak wypali generator. Tym razem nie odpalił się zajebiście, niestety. No ale co tu? No to dobra, tym razem zapierdyknę mu Ampi very much, tak? I zdobędę 3 prize. Tego nikt nie grał. Znaczy ja wiem, że on zostanie tak już znokautowany w sumie. Tak wiem, tego nikt nie przewidział. Akurat miał energię, o ironio. Jeżeli według mych obliczeń mi się uda, no to załatwię Kirlia Ampi very much, o ile nie będzie jakiegoś Iono czy innego disrupt łapy. Bo jeżeli nie będzie, bo... No, a mówiłem, że jednak będzie. I cały misterny plan poszedł się jebać. Że wystawimy Mio i wtedy może dobiorę jakiegoś Arvena.
Jeżeli odpali mi generator. O, odpali mi generator! Nice! A czyli robimy tak. Robimy sobie tu retreat na tego Iron Handsa i my zagramy sobie tu bossa na Kirlie i robimy po prostu up you very much. Dziękuję ci. Dziękuję. No i wyszła fajna gra. No dobra, udało się nam pierwszą grę wygrać, powiem tak, miałem, ale ten Golden Goal jest coś dziwnym, powiem szczerze, tykien, ale zobaczmy jaką kolejną grę mamy. Tym razem orzełek. Wiemy dobrze, że zaczęliśmy piersi i nie było aż takiej tragedii, powiem. No też ręka była dużo lepsza. To czasami robi takie psikusy ta gra. A, tym razem to przeciwnik zaczyna pierwszy. Może, jeżeli mi będę mieć... Oj, Mulligan! W sumie może lepiej. Na co tym razem gramy, powiedzmy. O! No nieciekawie powiem. Znaczy jest pewnie... O ja, Vulpix! Czy to jest Ark Vulpix? Tak mi się wydaje, bo tak po koszulkach... Znaczy ja kojarzę coś na ten build, więc chyba to jest taki... Kontrolny Arkerus z Vulpixem. Pierwszy atak to jest ten darmowy, że on bije dodatkowe 50, jeżeli to jest fałka. No to to niestety... Mist Energia, on chroni przed efektami, jeśli się nie mylę. Nie wiem, czy chodzi o takie efekty jak Ampi... So, protect all effects... No dobra, możemy zrobić tak. Techno Radar i tutaj dyskardujemy Arvena, by sięgnąć po Miraidona i Crowna. Znaczy on ma... Czyli tak muszę zeswitchować na stalowe. Tutaj zrobimy z Iono w tym przypadku. No, są rzeczy, które mi się bardziej opłacają. No i się opłacają. Tutaj energia z ręki. Tutaj robię technoradar na tą panią. No, widzę, że mało skut... I robimy sobie na Crowna i Iron Hands, jakby drugi. No i robimy Pick Acceleration, żeby właśnie naładować chęcy. Więc tym razem mi się udało! Mimo początkowej nadziei. Znaczy, ciekawe czy przeciwnik zyska. Aha, Ultra Ball, czyli będzie czegoś szukał. Ty, ale Arker sam mógłby wystawić w sumie. Mówię, że on chce Vulpixa od razu. A, tu widzę Noibat. On ma chyba ten atak, co blokuje podstawowym Pokemonom. To jest jakiś deck kontrolny, widzę. Niedobrze powiem. No i też użył Iona. No w sumie tak miałem bieda rękę. Ale widzę, że to będzie coś w rodzaju takiego control decka w sumie. Mamy generator, czy siądzie? O, jest jedna energia i już jest sukces. Znaczy tak zrobię Ampi very much. Zrobię sobie retreata.
Ten Noibat może być tu dla mnie zagrożeniem. Heavy button. Że on go trafi. O, Koroles. Czy się uda? Ten Noibat. No bo potem będzie ten Noverin, który akurat ma ten pierwszy atak okropny. Który blokuje Pokémon? O właśnie, już wszedł on. Już wszedł. Ma coś takiego, że w następną protektuje się przed wszystkimi atakami z podstawowych Pokémonów. Ciebie się nic nie atakuje, kurwa. Nawet, czyli zrobimy to sobie inaczej, no chyba, że. Tutaj będę. Nie zrobię żadnego ataku, ale coś innego zrobię za to. Czyli coś trzeba pokombinować. Tu widzę, że jakiś dek kontrolny. This attack is fitted for you two opponent. No, chyba z bencha też może. Kopnąć. Oj, co on tylko nie, no właśnie. Cover flight. Ciekawe, czy ta sztuczka zadziała i czy nie oszukam. Ta zadziałała! Oszukał system! No, ale wiecie, zbicie tego Pokemona będzie trwać 3 dupy. Czy wystawimy mu Iron Crownowi ten Heavy Button? Test! Oszukańczy system! Oszukałem system. Jest jakiś Ark Norwayne z Vulpixen? O ja. Może mówimy o tym. Ale tak, oszukałem system, dziękuję. To mam dam batona, tutaj zagramy Arwena. Po kapsułeczkę i może po odkurzaczyk. Twinkie shot. Tak, to jest piękne. Znaczy wszystkie teraz będą miały. O nie, George! A tu widać, że to jakiś kontrolny deck. A czy tutaj jest właśnie to oszukańczy system właśnie, że mimo, że to jest basic, to właśnie oszukałem system w ten sposób.
No nie wiem, jeszcze. Ach, i oponent się poddał, bo nie spodziewał się takiego ruchu. No i tak, te gry chyba powinny wystarczyć. Powiem tak, że to jest bardzo fajny deck. Bardzo przyjemny i on się coś bardzo dobrze się rozkręca. Na dziś to wystarczy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.